Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Arystoklates. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tej recenzji w moim skromnym wykonaniu. Przed premierą gry fani serii Assassin's Creed mieli sporo powodów do obaw. Zapowiadano całkowicie zmienny model walki, możliwość spełnienia się po drzewach, bitwy morskie, nowy bohater w animusie i wiele, wiele innych nowości. Ponadto trzecia część serii miała definitywnie zakończyć historię Desmonda Milesa. Czy tak się stało? Zmiany w rozgrywce i sterowaniu wyszły grze na dobre? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Jako, że sam jestem fanem serii Assassin's, kupiłem edycję kolekcjonerską typu Join or Die. Jest to najmniejsza edycja kolekcjonerska dostępna na rynku. Jednakże w moich stronach na PC dostępna była tylko ta edycja. Ale do konkretu. Osobiście podczas uruchamiania gry, na dzień dobry, przywitało mnie error. Okazało się, że mam za stare sterowniki do karty graficznej. Następnie, tym razem w opcjach, znalazłem pewien błąd, który uniemożliwia zmianę rozdzielczości. Po uporaniu się z tymi problemami, mogłem wreszcie rozpocząć właściwą rozgrywkę. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to poprawa audiowizualna, która wypada naprawdę dobrze na rozmach całej produkcji. Grafika wygląda świetnie, zarówno na PC, jak i na konsolach. Co do muzyki, tym razem nie zajmuje się nim Jasper Kidd, ale nadal trzyma wysoki poziom. Drugą rzeczą, której nie można przeoczyć, są animacje. Dawno nie widziałem tak płynnych, naturalnych postaci. Naprawdę, po zagraniu w tę grę o szybkich animacjach w innych grach, zdają mi się dosyć ważne. Zarówno podczas przemieszczania się, jak i walki, animacje wciąż stają na wysokim poziomie. Wielkie brawa. Wracając do kwestii walki. Wbrew temu, czym twórcy się zarzekali, nie uświadczymy żadnych rewolucji, a jedynie kosmetyczne zmiany. Jako, że fabuła kręci się w czasach 1793-1783 roku, w Ameryce Północnej będziemy uczestniczyć w wielu historycznych wydarzeniach. Connor, bo tak ma na imię nasz protagonista, jest pół Amerykaninem, a pół Brytyjczykiem. Chociaż wyraźnie widać, że woli on wspierać kolonistów, to jednak niekiedy będzie musiał stawić czoła również kolonistom. Najważniejszą jego celem jest ochrona jego rodzinnej wioski. Fabuła, jak to jest już w tej serii, stoi na wysokim poziomie, dlatego więcej o niej nie wspomnę. Gra starcza na około 13-16 godzin, bez robienia misji pobocznych, które jest w multi. Niestety nie ma róży bez kolców. Największymi wadami Assassin's Creed niewątpliwie są słabe zakończenie, nowy bohater, który jest mało wyrazisty, tutorial, który niby uczy, jednakże w rzeczywistości sami musimy do wszystkiego dojść. Kamera, czasami potrafi szaleć. Całe szczęście plusów gry jest to wiele więcej, a są to poprawa audiowizualna, animacje, grywalność, odpowiednio rozbudowany multiplayer, gospodarstwo, możliwość polowania, ogromny i otwarty świat, motyw misji pobocznych, bitwy morskie. Moja subiektywna ocena wynosi 9 na 10. Mam nadzieję, że tą krótką recenzją zadomiłem mniej więcej, jak na jakim poziomie stoi gra. Według mnie jest to jedna z najlepszych pozycji w 2012 roku. Serdecznie zapraszam do zagrania, dla kupienia i wspomożenia twórców środkami finansowymi. Serdecznie pozdrawiam. Arystoklatus.